słuchajcie, powiem tyle. O! Dobra, nie mogę tego na początku odcinka powiedzieć. Ja pierdykam. Gonię! Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Luksemburgu, a przed nami co jedzie? Patrzcie na to. Ja! F40 na dzień dobry. Aż mi skrzela zagrały. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Właśnie podjeżdżamy się zatankować na Luksemburgu. Ciężarówka odjeżdża, super. Dzisiaj było spane trochę. Obudziłem się i jadę. Bo no, taka sytuacja. Szkoda, że tu nie pojechał. Ależ to brzmiało, ja pierdyka. Lecimy z tematem. Pyk! Wstępnie plan był taki, aby zrobić te kilometry do południa kolejnego dnia. Ale z racji męczącej mnie choroby poszedłem w nocy spać, aby się zregenerować i bez przypałów i ryzyka dojechać na rozładunek. Mimo wszystko jednak chciałem towar rozładować tego dnia, aby uniknąć stania całą noc na odpalonym silniku, gdyż byłoby to zbędnie wypalone paliwo. W takich sytuacjach mam zawsze dwa wyjścia. Jechać szybciej, aby zdążyć i nie stać kilku do kilkunastu godzin przepalając paliwo na postoju. Jest to zazwyczaj bardziej ekonomiczna opcja, ale niesie za sobą ryzyko niekiedy, iż spalimy więcej. Jadąc szybciej, i tak zostaniemy z towarem na odpalonym silniku całą noc, czyli tak naprawdę tracimy dwa razy. Druga, bezpieczniejsza opcja to pogodzenie się z przepalaniem paliwa przez noc i jazda wolna, aby zwyczajnie zniwelować spalone w nocy paliwo. Ja, uznając tego dnia, że opcja numer 1 jest dość bezpieczna, postanowiłem, że to musi się udać. Jak się okazało na miejscu, Niemcy tego dnia zwyczajnie szybciej sobie poszli do domu, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, jak się okazało, firmę dzisiaj jakoś wcześniej zamknęli. Mnie nie rozładują. Do rana muszę czekać. Idę spać. Jest 17 generalnie. Pewnie się obudzę gdzieś tam koło północy, to się do was jeszcze może odezwę, może nie wiem. Ale idę spać. Wezmę tylko leki sobie, bo czuję się naprawdę, jakby mnie ktoś przez wałek przekręcił. Jak mam okazję, żeby dać organizmowi odsapnąć, odpocząć, nabrać energii i zregenerować się, to właśnie mam zamiar zrobić. Dawno nie szedłem spać o 17. Ale... dzisiaj idę. Mam tu Gripex, ale gdzie on jest? O nie, skończył mi się Gripex. Halo, halo. Witam was wszystkich. Pospane było dobrze, bo wczoraj spałem, dzisiaj spałem. Generalnie nie wiem ile godzin, ale sporo, musiałbym to sprawdzić. Nie czuję się jakoś hiper najlepiej, ale czuję się lepiej. W sensie przynajmniej czuję się wypoczęty, o. Czuję, że mnie gdzieś tam choroba nadal męczy i te bakterie i tak dalej, bo to katara, to kaszel. Ale czuję się wypoczęty. Wiecie, problem polega na tym, że jak organizm jest chory, to potrzebuje dużo więcej energii na regenerację. No bo ogólnie potrzebuje dużo więcej energii, bo już się zwalcza bakterie, tak? Czy jakieś infekcje, czy cokolwiek. Więc dobrze jest dostarczać zdrowe żarcie i więcej spać w tym czasie. Jest 7:50, my jesteśmy już rozładowani, jedziemy na załadunek. Gdzieś do Szwecji jedziemy, nie wiem jeszcze dokładnie co jest 5. Nie sprawdzałem, wiem, że mam załadunek. Na plus 20, jest 2 kartony. Czy karton? Dużo tego nie ma w każdym razie. A na załadunek mam 260 km, więc będę gdzieś pomiędzy 10 a 11, myślę. Najgorsze jest to, że szybę mam brudną jak czort. Po wczorajszym, a rano mi się już myć jej nie chce. Nie chciało. Znaczy nie chciało, no siły trochę nie mam, szczerze mówiąc. Żeby skakać, grzać wodę i tak dalej. I płyn też mi się skończył do szyb już. Muszę gdzieś kupić. Czy jakiś taki, kurde, ja nie wiem, czy wy też tak macie,
Dobrze, jak już się coś pierdzieli, to wszystko naraz, nie? Wszystko naraz. Dobra, słuchajcie, towar załadowany. Jedziemy. 1000. Nie wiem, ile tam jest 1000 haczykiem. Fajnie by było, jakby to jutro zrzucić. Do 15 chyba, czy 16 pracują. Bo inaczej na weekend utknę, a nie chcę na weekend utknąć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to chciałem wam coś pokazać, bo ludzie nie przestaną mnie zadziwiać. Słuchajcie, stoję pod Lidlem, bo podjechałem na szybkie zakupy. Jest naprawdę, patrzcie. Tam są miejsca, tu było miejsce. Od tamtej strony można wjechać, bo ten stoi na miejscu, bo tu jest miejsce parkingowe, żeby nie było, ten Mercedes dobrze stoi. Tam są miejsca, tam jeszcze są miejsca. A pana klasą jak zaparkował? O, tutaj. I tu też są miejsca, nie? A tam sobie stanął tak na... Nie wiem. I mam tylko nadzieję, że to jest jakiś gość, który pracuje w tym Lidlu i wie, że o tej porze nie przyjedzie żadna dostawa. Chociaż mógł zaparkować jak człowiek przy normalnie na miejscu parkingowym 3 metry obok, a nie na wjeździe do rampy. No ale tak, właśnie. Tak właśnie są również ameby i mięczaki za kierownicą i za kółkami i jeżdżą samochodami. Jedziemy. Nie tylko parkowanie, ale i również sama jazda w Niemczech bywa, lekko mówiąc, pomylona. Auta osobowe często zapominają, do czego służy pas rozbiegowy na autostradzie i tak, zamiast nabrać prędkości i bezpiecznie włączyć się do ruchu, nie raz, nie dwa wciskają się pod auta jadące prawym pasem, niekiedy jadąc 60 km na godzinę, co stwarza w wielu przypadkach ogromne zagrożenie. Sam wiele lat temu uległem wielu mitom na temat jazdy na zachodzie. Jaka to ona nie jest cudowna, ale w każdym kraju są jakieś przypadki kierowców, którzy nimi być nie powinni. Kolejnym przykładem kierowcy, który niesamowicie mnie wnerwia na niemieckich, ale nie tylko, drogach, to kierowcy, którzy zaczynają wyprzedzać z wami. Jadąc za wami niesamowicie się spieszą i koniecznie muszą was również wyprzedzić, po czym po wyprzedzeniu zwalniają do pożądanej prędkości, która niekiedy jest niższa od waszej przelotowej. I tak, pan musiał pokazać, że on wyprzedza, zamiast schować się zwyczajnie za wami. A teraz wy musicie hrabiego wyprzedzać, znów, bo on jednak nie będzie jechał stówką, nie zauważył, że się rozpędził do tak zawrotnej prędkości i on zwalnia do 90. Dla mnie tacy ludzie mają miejsce w piekle tuż obok tych, którzy wyprzedzają tylko po to, aby wcisnąć hamulec, bo będą zaraz skręcać. Tymczasem my kierujemy się dalej w stronę Szwecji. W tym momencie jesteśmy gdzieś przed Frankfurtem. Słuchajcie, 4 rano. Musiałem spać wczoraj wieczorem, bo i tak chciałem iść spać w nocy. To było bez sensu. Zaraz będziemy jechać dalej. Zostało do promu jeszcze chyba 200. Nadal jednak ta choroba trochę mnie jeszcze męczy. Znaczy męczy. Wydolnościowo, nie? Bo już nie jest źle. Już widzicie, że gadam normalnie. Przynajmniej staram się. Gdzieś tam gardło jeszcze czuję, ale to tam jest kij. Trzeba to dzisiaj zrzucić. Jak dzisiaj to zrzucimy, to jest szansa na jakiś weekend. A jak dzisiaj tego nie zrzucę, to jutro, to będę w czarnej dziurze, która mnie weź się. Niczym ten koszmar. Znaczy... Ema, już jadę!